Jak opodatkować OnlyFansa? To pytanie zadaje sobie pewnie sporo pań, które pracuje na tej platformie w Polsce i co do zasady nie rozliczała podatków tak jak należy. Albo nie rozliczała ich, co gorsza, w ogóle, co już jest dużo gorszym pomysłem. Z czego wynika ten obowiązek? Ano z tego, że dyrektywa DAC-7 wprowadziła dla użytkowników platformy jaką jest OnlyFans na terenie Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, skąd wywodzi się spółka, będąca właścicielem platformy OnlyFans, obowiązek informacyjny. I uwaga, podatek, a raczej opodatkowanie, wynikało już dużo, dużo wcześniej z chociażby nawet interpretacji podatkowych, interpretację podatkową dotyczącą tego, jak opodatkować OnlyFansa i jak traktuje OnlyFansa Urząd Skarbowy Polski można znaleźć bodajże w interpretacji podatkowej z 2018 już roku. I uwaga, żeby było śmieszniej. W interpretacji indywidualnej interpretacji podatkowej KIS, czyli Krajowa Informacja Skarbowa uważa działalność na OnlyFansie jako działalność artystyczną i nieważne jakby ktoś próbował się napocić, żeby powiedzieć, że to prostytucja, to urząd skarbowy, który by przeszedł potencjalnie, nie uznałby tego, ponieważ jak głosi interpretacja indywidualna Kisu, to jest działalność artystyczna. Wobec tego można ją traktować jako zwykłą działalność nadgospodarczą. A to wiąże się z tym, że podlega się pod ordynację podatkową. Jeśli zajdą przesłanki pod VAT, w zależności jak byśmy chcieli to opodatkować, jaką prowadzić działalność, w jakiej formie organizacyjno-prawnej, no to jeśli byśmy byli osobą fizyczną, to wtedy płacimy PIT. Jeśli jesteśmy spółką za, to jesteśmy podatnikami CIT, co implikuje bardzo dużo potencjalnych ryzyk, ale o tym zaraz. Co się tak naprawdę zmieni? Obecnie nic, tylko tyle, że będą te informacje po prostu raportowane przez platformy. Tak jak chociażby Vinted zaczęło oraz inne Olix i inne platformy zaczęły informować o podatnikach, którzy prowadzą działalność gospodarczą albo sprzedają cokolwiek. No i OnlyFans to również dotyczy. I już od poprzedniego roku zaczęły zbierać te informacje o podatnikach. Co znaczy tyle, że po prostu będą zgłaszane te informacje do Urzędu Skarbowego, kto prowadzi konto na tych platformach. I uwaga, ci, którzy nie byli na tyle inteligentni, albo myśleli, że jakoś im to ujdzie na sucho, no bo to jest dochód z zagranicy, no nie. Jeśli jesteście, drogie panie i panowie, może, no bo panowie też mają on fancy, to podlegacie pod obowiązek podatkowy nieograniczony, o ile jesteście, Rezydentami podatkowymi polskimi. Czyli podlegacie pod podatek ze wszystkich źródeł dochodów, niezależnie od położenia tego źródła. Czyli z podat podlegacie pod podatek z dochodów uzyskanych na terenie kraju i poza nim. Czyli globalnie, z każdego miejsca na świecie, jeśli dostaniecie jakikolwiek przychód, musicie go opodatkować w Polsce. I co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że wszystkie osoby, które prowadziły platformę, na platformie OnlyFans swoje konta, i nie rozliczał tych dochodów. Teraz stoją przed ryzykiem 75, o ile dobrze pamiętam, podatku od dochodów nieujawnionych. I co by nie mówić, no to <grytanie> czarno to widzę, jeśli ktoś nie zgłaszał podatku na czas. Więc o ile jest jeszcze jedna taka możliwość, żeby spróbować coś naprawić, to jedyną opcją byłoby złożenie wszystkich deklaracji podatkowych, czyli tak naprawdę prawdopodobnie korekt, no bo jakieś dochody inne musieliście mieć, żeby żyć, chyba, że korzystacie tylko z tego do dochodu, bo na tyle było lukratywne, no i będzie problem w postaci tego, że będziecie musieli tak czy siak złożyć korektę, a jeśli nie składaliście tych sprawozdań, czyli nie składaliście deklaracji, no to będzie trzeba je złożyć. Do tego trzeba będzie złożyć jeszcze czynny żal, chociaż nie wiem, czy tutaj Urząd Skarbowy byłby tak łaskaw, jeśli by się okazało, że Faktycznie ktoś nie złożył deklaracji, bo pamiętajmy, że czynny żal działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ubiegniemy urząd skarbowy czyli kiedy nie zdąży urząd skarbowy wszcząć postępowania wobec nas, nie zdąży zebrać dowodów, nie zdąży w ogóle cokolwiek zrobić w tej sprawie no to wtedy jest szansa, cień szansy, że złożenie tak naprawdę samo donosu, samo krytyki, tak to ładnie nazwijmy w świecie podatkowym, czy poprzez złożenie właśnie tego czynnego żalu, najlepiej na papierze, to, bo. Te papierowe są najbe najbezpieczniejsze, jakie mogą być, te czynne żale. No i wtedy opisujemy, co tak naprawdę się stało i dlaczego, i musimy, pamiętajmy, naprawić już tą szkodę, czyli musimy naprawić wszystko, złożyć deklaracje, które były, albo złożyć korekty do tych deklaracji i wysłać dodatkowo czynny żal, czyli tak naprawdę donieść na siebie, no i wtedy uniknie się potencjalnych sankcji w postaci odsetek, w postaci mandatów, w postaci dodatkowych kar przewidzianych kodeksem karno-skarbowym. A jeśli jeszcze nie macie działalności, a prowadziliście to, rozliczaliście się wprawdzie z tego podatku, jako osoby na przykład fizyczne, z, jako działalność indywidualna to traktowaliście spoko. Tylko pamiętajmy, że przy pewnym progu oraz przy pewnej ciągłości prowadzenia określonych działań klasyfikuje się nas jako działalność gospodarczą. A to znaczy tyle, że będzie trzeba wtedy założyć działalność gospodarczą. Bo przez urząd skarbowy jest się wtedy postrzeganym jako działalność gospodarcza. To dużo utrudnia życie. Bardzo może utrudnić życie. A jeśli, nie daj Boże, co nie jest tutaj żadną próbą, żeby komuś dopiec w tym kontekście, o, o, o którym mówimy, ale jeśli w najgorszym wypadku nie udałoby się Wam założyć działalności, a dodatkowo byście przekroczyli limit 200 tysięcy złotych w skali roku uzyskanego przychodu łącznego. No to uwaga, uwaga, jest problem. Bo uzyskany przychód kwalifikuje was do bycia podatnikiem VAT dodatkowo. Czyli nie dość, że musielibyście założyć działalność gospodarczą, to jeszcze być VATowcami. A jeśli chodzi o VAT, no to tutaj niezapłacony podatek VAT bardzo szybko urząd skarbowy, chciałby. Uzyskać oraz odsetki i wszystkie kary, jakie są możliwe. No, chyba, że będzie urząd łaskawy. No ale co do zasady, jeśli ktoś z Was przekroczył 200 tysięcy i nie ma założonej działalności ani nie zarejestrował się do VAT, no to niestety możecie mieć problem z, z urzędem skarbowym. Jeśli ktoś chciałby pomocy, to oczywiście mogę Państwu polecić pewne spółki, które się tym zajmują. I możemy ten problem potencjalnie rozwiązać. No gorzej, w wypadku, gdy już mleko się rozlało i urząd skarbowy przyszedł, no bo wtedy za bardzo nie ma co już robić. Wobec tego część z obserwujących, część z komentatorów, a raczej z komentujących pod różnymi postami, wyrażało swoją wielką radość z tego tytułu, że no w końcu będą opodatkowani. Oni są, one, one i oni są wszyscy opodatkowani. Tylko niektórzy nawet o tym nie wiedzieli, albo gorzej, wiedzieli, ale nie składali tych deklaracji, bo myśleli, że nie wiem, że Urząd Skarbowy się nie dowie. Wobec czego, no niezbyt mądrze robili, jeśli tak postępowali. Mam nadzieję, że żaden z Państwa, którzy mają te konta na tych platformach, na tej platformie, nie robili czegoś podobnego, a jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak zoptymalizować sobie ten proces zakładania tej działalności, jak i powinien być najlepszy sposób na to, żeby tę działalność prowadzić w sposób, powiedzmy, Najmniej kosztochłonny, tak to nazwijmy, to można do nas napisać. Czy to w komentarzu, czy na stronie, która jest podpięta do naszego kanału. Jak najbardziej zapraszamy do tego. Jeśli ktoś by miał jakieś pytania albo chciał, abyśmy nagrali kolejny materiał na jakiś konkretny temat, to zapraszam do komentowania. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.